Witam serdecznie wszystkich na panelu dyskusyjnym, który się trochę przeciągnął w czasie, jak widać, ale udało nam się zdobyć głównego rozpoczynającego. Wytargaliśmy go z pociągu, który go nie chciał oddać. Może przedstawię po kolei Magdalena Szacówka. O ile dobrze pamiętam, wiceprezes Stowarzyszenia Polska. Jeszcze nie? Jeszcze nie? Czyli już nie. Aha, oficjalnie jeszcze nie ma was, ale możecie wypełnić, że to się tak skończy. Źle skończy. Jedna z głównych osób odpowiedzialnych za koordynację działań podczas protestów antyakta w Polsce. Koordynowała około 70 miast. Jak ktoś nie czytał artykułu o Kosmopolitanie, to mogę pożyczyć Kosmopolitana, który jest własnością Ryszka, żeby było śmiesznie. On jeszcze nic o tym nie wie, ale tak naprawdę. Okej, mam trzymać podobno dalej. Zejdźmy z Magdy, wejdźmy na Ryszka. Michał Rysiek-Woźniak, prezes Fundacji Dobrego Postępowania. To wszystko jego wina. Oraz nieskromny ja, czyli Robert Patyka, znany jako Bobson, wiceprezes Polski. I możesz przekazać głos, żeby nie przedłużać. Przepraszam, bardzo serdecznie was, bardzo serdecznie was przepraszam. Teraz już przejdę do tematu. Podzieliliśmy się zadaniami. Nie wiem, czy wiecie, czy podzieliliśmy zadaniami. Ja będę mówił o historii. Magda będzie mówiła o biznesie. O szkole austriackiej, a bo ja będzie... Ja udawał, że wiem, o czym. Tak, dokładnie, jak zwykle. Więc jeżeli chodzi o historię, to tak. Tak się zaczęło, tak? 1662 rok. Licensing of the Press Act. I to nie miało nic wspólnego z prawami autorskimi, poza tym, że zaczęło cały proces. Głównym założeniem tego prawa nie była ochrona twórców, to się pojawiło później i będę o tym mówił. Natomiast głównym założeniem było oczywiście rozciągnięcie kontroli królewskiej nad prasą drukarską. Bo król nie chciał, żeby ktoś drukował coś, co się królowi nie podoba. Bardzo proste, bardzo oczywiste. Wynik był taki, że ponieważ król przydzielał uprawnienia do posiadania prasy drukarskiej i drukowania, to w związku z czym powstał cech drukarza, który oczywiście, jak się okazało, wykonywał pracę, która przynosiła spore zyski, to znaczy drukował. A ponieważ miał monopol, więc wszystko było bardzo pięknie i wspaniale. Cech się nazywał The Worship Cool Company of Stationers and Newspaper Makers, czyli krótko mówiąc, cech rzemieślniczy drukarzy. Tylko, że problem polegał na tym, że Licensing of the Press Act miał z góry określony czas końca obowiązywania, więc kiedy ten rok 1695 nadszedł i prawo to wygasło, cech drukarzy postanowił coś zrobić, żeby z powrotem dostać swój monopol, bo to było bardzo fajne, oni mieli monopol, mogli zarabiać i nikt inny nie mógł na tym zarabiać, więc oczywiście chcieli znowu i dalej w ten sposób zarabiać, tylko że jakby poszli do króla i powiedzieli, cześć, mieliśmy monopol, to było bardzo dobre, bo mieliśmy dzięki temu bardzo dużo pieniędzy. W tej chwili nie mamy tego monopolu, już nie jest tak fajnie. Król prawdopodobnie by tego nie wysłuchał. Natomiast wpadli, na szczęście bądź nie, na rewolucyjny jak na tamte czasy pomysł. To znaczy, autorzy powinni mieć niezbywalne prawo do swoich dzieł. To się pojawiło właśnie wtedy. To się pojawiło właśnie po to, żeby przekonać powers that were, to znaczy w tym wypadku akurat króla i parlament, do tego, żeby znowu wprowadzić podobne prawo i podobne monopole. I w ten sposób powstał statut Ann, który już faktycznie, to jest początek prawa autorskiego, to jest rzeczywiście początek prawa autorskiego, to jest akt, który jest uznawany za pierwszy akt normujący prawa autorskie na świecie, w historii świata. I wtedy to prawo obowiązywało 15 lat od pierwszej publikacji dzieła. Jak to działa w tej chwili, to do tego dojdziemy. Ale najpierw króciutkie tło. W roku, kiedy ten akt został wprowadzony, tak wyglądał świat. To znaczy tworzenie kopii było trudne, było drogie, było nieprecyzyjne. Tak? Prasa drukarska potrafiła źle zrobić odbitkę, no to jest w miarę oczywiste. I było bardzo pracochłonne. Dystrybucja tych dzieł też, to jest w miarę oczywiste, też była droga i czas.
czasochłonna i taki mechanizm jak prawo autorskie był wtedy bardzo potrzebny nie do ochrony twórców, tylko do ochrony pośredników. Ktoś musiał te książki wydrukować. Żeby móc wydrukować książki, trzeba było zainwestować w prasę drukarską. Trzeba było zainwestować w szkolenie ludzi, którzy tą prasę będą obsługiwać. To nie było takie proste i oczywiste, w jaki sposób to robić. Zresztą to dzisiaj nie jest. Trzeba było zainwestować, krótko mówiąc, spore środki w to, żeby w ogóle móc zacząć drukować i tworzyć książki. Tak? Więc naturalne jest, że potrzebna była jakaś metoda ochrony tej inwestycji, mówiąc brzydko i marketingowo, tak? I prawo autorskie było właśnie tym, metodą ochrony tej inwestycji, żeby drukarze, żeby pośrednicy mieli możliwość czerpania potem wydawcy, tak? Czerpania zysków z tej inwestycji. Gdyby nie ten mechanizm prawny, prawdopodobnie to, jak się rozwijała prasa, jak się rozwijały gazety i tak dalej, rozwijałoby się to dużo wolniej i rozwijałoby się na pewno zupełnie inaczej. Po czym nastąpiły trzy kropki, podczas których dużo się nie działo, jeżeli chodzi o prawo autorskie, bo były ważniejsze rzeczy, takie jak deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych, jak, nie wiem, rewolucja francuska, Wiosna Ludów i tak dalej, i tak dalej. Trochę się działo i generalnie ludzie mieli co innego w głowie niż zajmowanie się prawem autorskim. Aż nastał wiek XX, zaczęły się pojawiać pewne możliwości techniczne, które były na kursie kolizyjnym z prawem autorskim. Tak, na początku to było takie w miarę no, niewyględne, tak? To znaczy na przykład cech pianistów, w momencie, w którym pojawiły się pierwsze pianole, no to było jeszcze troszeczkę przed XX wiekiem, bo skłamałem troszeczkę, tak? Ale cech pianistów, kiedy pojawiły się pierwsze pianole, zaczął lobbować, byśmy dzisiaj powiedzieli, że pianole zabiją pianistów. Pianiści przestaną mieć rację bytu, bo wszyscy będą słuchać tej muzyki tylko z pianol. No i po cholerę ci pianiści, tak? Cały biznes straci rację bytu i ludzie pójdą na bruk. Drugim cytatem jest cytat bardzo ładny, bardzo mi się podoba, jeżeli chodzi o moc przewidywania, tak? Znaczy, kiedy się pojawiły pierwsze możliwości nagrywania dźwięku i odtwarzania dźwięku, pierwsze jakieś gramofony, pojawił się głos wyrażony bodajże w kongresie, w kongresie Stanów Zjednoczonych właśnie w ramach lobbowania za zbanowaniem gramofonu. Gdy byłem młody, zwykliśmy siadać na rogu ulicy i wyśpiewać pieśni stare i pieśni nowe. Te nagrania zniszczą tę tradycję. Grozi nam utrata, znaczy zanik strun głosowych, tak? Strun głosowych nie straciliśmy, metod nagrywania mamy coraz więcej. Bardzo ciekawe przewidywanie, ale idźmy dalej. Też jest bardzo fajna metoda ujęcia tematu, puszkowana muzyka, tak? To określano wtedy, kiedy pojawiły się pierwsze możliwości odtwarzania muzyki w kinach, synchronizowanej z obrazem, tak? Oczywiście mówiono, że to kompletnie zabije kino i to kompletnie zabije muzyków, którzy w kinach grają, no bo przecież to będzie coś zupełnie innego. Czy wręcz pojawiają się argumenty, bo czy wy chcecie, żeby maszyna wam odtwarzała muzykę? Czy chcecie tę zimną, metalową, metaliczną, maszynową muzykę? Fu, w ogóle. Dużo lepiej, żeby to człowiek grał. Oczywiście, kolejny świetny cytat. To już są lata, tak, 70. I to pan, który był wtedy, znany aktor, który był wtedy lobbystą już powstającej Motion Picture Association of America, tak, MPAA. Magnetowid dla przemysłu filmowego jest jak dusiciel z Bostonu dla samotnej kobiety w nocy. Możemy się tylko domyślać, co chciał przez to powiedzieć, ale biznes filmowy dziś nie miał się, znaczy nie miał się tak nigdy tak dobrze jak dziś. Więc nie wiem, co robi dusiciel z Bostonu. Możemy się tylko zastanawiać. Oczywiście to są tylko przykłady, bo takie same głosy pojawiają się przy pierwszych taśmach magnetofonowych, tak? Takie same głosy pojawiają się przy pierwszych nagrywarkach CD i DVD, tak? Nie wiem, prawdopodobnie pamiętamy, jak się pojawiały pierwsze nagrywarki CD i DVD, nagle podnosił się rabat, nie, no przecież to zabije tutaj artystów, bo nie będą mogli pobierać opłat, bo ludzie będą sobie sami kopiowali, no nie mogą pozwolić, żeby ludzie sobie sami sztukę kopiowali, przecież jeszcze będą mieli dostęp do sztuki. Niedopuszczalne. Okazało się, że są z tego wyjścia i po prostu zmieniły się modele zarabiania. No właśnie. Tak jak wyszukacie na Wikipedii czegoś takiego, Mickey Mouse Law,
to traficie na akt właśnie modyfikujący prawo autorskie z 1998 roku, przedłużający je. Oczywiście to nie był jedyny akt, który je przedłużał. Tak? Wcześniej były różne akty, które prawo autorskie w Stanach Zjednoczonych troszeczkę przedłużały. Natomiast on był dosyć znamienny i dosyć istotny o tyle, że wtedy już było oczywiste, tak? Wtedy już było oczywiste, że coś się właśnie skończyło. To znaczy, co się skończyło? Prawo autorskie na początku, tak, w założeniu, było środkiem do celu. Celem było to, żeby powstało więcej kultury, żeby więcej tych dzieł kultury było rzeczywiście w domenie publicznej. Tak? Kto wie, co to jest domena publiczna? Ręka do góry. Doskonale. Domena publiczna to jest to miejsce, do którego trafiają dzieła, do których już nikt nie ma praw. Tak? To znaczy, jak wygasną prawa autorskie, to dzieło jest w domenie publicznej. W telegraficznym skrócie. I każdy może z niego skorzystać, każdy może na nim zbudować. Tak? Każdy może wziąć ten olbrzymi stanąć na ich ramionach i tak dalej. I początkowo prawo autorskie było środkiem do tego, żeby artyści tworzyli więcej dzieł i żeby te więcej dzieł trafiało potem do domeny publicznej. Dlatego w Stadio Dohan było to ograniczenie 15 lat. Tak? To znaczy, masz 15 lat stary, żeby zarabiać na swoim dziele, ale potem w zamian to dzieło trafia do domeny publicznej i zgadzasz się na to, że wszyscy z niego korzystają. Tak? Mickey Mouse to odwróciło zupełnie ten porządek. Tak? To jest ten moment, kiedy można powiedzieć, że środek stał się celem samym sobie. Jeżeli mamy ochronę do 70 lat po śmierci autora, to de facto to nie jest już środek do tego, żeby działa tak jak do domeny publicznej, tak? To ograniczenie jest już czysto sztuczne. Ktoś, kto żył te 200 lat temu czy 100 lat temu i wychował się na pewnych książkach, wychował się na pewnych bajkach, gdy dorósł, dojrzał, osiągnął wiek lat 35, mógł tworzyć na ich podstawie, tak? Mógł wziąć je z domeny publicznej, ponieważ one do tego czasu już trafiły do domeny publicznej. Mógł wziąć te dzieła i na ich podstawie tworzyć. W przypadku myszki Miki do dziś nikt nie ma możliwości. Ktoś, kto się wychował na myszce Miki, to ostatnie, powiedzmy sobie, dwa pokolenia, które znają myszkę Miki, nie będą nigdy miały możliwości tworzenia na podstawie myszki Miki bez pozwolenia od The Disney Corporation, tak? Nastąpiło kompletne odwrócenie porządku. Czy czegoś? Dobra. Tak jest. 70 w niektórych przypadkach, ale to znaczy, oczywiście ja troszeczkę upraszczam, bo gdybyśmy wchodzili we wszystkie możliwe zabawy z tymi terminami i tak dalej, to byśmy nie wyszli stąd do jutra. Natomiast tamten slajd jest o tyle, 70 lat po śmierci autora rzeczywiście obowiązuje na muzykę, filmy i tak dalej. Są pewne wyłączenia, są pewne ograniczenia. Myślę, że warto powiedzieć też, bo to się nazywa. A właśnie, tak, dzięki, tego nie powiedziałem. Te wszystkie, znaczy jak spojrzycie na terminy przyjmowania aktów prawnych wydłużających prawa autorskie w Stanach Zjednoczonych, możecie zauważyć pewną korelację. One były przyjmowane na rok, dwa przed momentem, kiedy myszka Miki trafiłaby do domeny publicznej. Tak? I to się powtórzyło dwa albo trzy razy, aż w końcu za którymś kolejnym razem ludzie zaczęli to po prostu nazywać, ok, mamy Mickey Mouse Law. Tak? Właśnie przeszło kolejne Mickey Mouse Law. Bo myszka Miki trafiłaby do domeny publicznej. Nie można na to pozwolić, tak? Więc właśnie, tak? O, nie. Ale on już nie żyje. I pojawia się, ja myślę, że Disney w tej chwili kręci się tam, jakby go omotać drutem miedzianym, dwa magnesy, problem energetyczny, rozwiązany. Gospodarka oparta na wiedzy, kontra internet, tak? To są już czasy obecne mniej więcej. Gospodarka oparta na wiedzy, oczywiście pojawiło się w Stanach Zjednoczonych, bo stwierdzili nagle, że Chińczycy produkują wszystko, co oni chcieliby kupić, więc muszą się zastanowić, na czym mogliby oprzeć tę gospodarkę, więc stwierdzili, że oprą na wiedzę. A chodzi oczywiście o nic innego jak o maksymalizm, jeżeli chodzi o prawo autorskie i prawo patentowe. Tak? To znaczy o maksymalne rozpuchanie tego. I to jest świetny przykład tego, co mówiłem, że prawo autorskie stało się celem samym w sobie, nie jest już środkiem do celu. To już jest cel sam w sobie. Tak? Zobaczcie, że tutaj domena publiczna w tym się nigdzie nie jest. Tak? To nie jest ta wiedza, o którą tutaj chodzi. To problem pojawił się drugi, to znaczy, okej, te korporacje sobie zaczynały rozbukiwać to prawo autorskie i coraz lepiej sobie z tym radzić, tylko że w tym samym czasie zachodziła pewna niewidoczna, niezauważalna zmiana na
biurkach zaczęły się pojawiać komputery, tak? Na biurkach zwykłych szarych Janów Kowalskich, czy tam John Smith. Zaczęły się pojawiać komputery, po czym one zostały nagle połączone w jedną globalną sieć. To było coś, co było absolutnie, znaczy czego wyniki były absolutnie nie do przewidzenia i co znowu leciało na prostym kolizyjnym kursie z prawem autorskim, ponieważ w tej chwili, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, może coś tutaj kłamie, ale ja mam takie wrażenie, że w tej chwili tworzenie kopii jest łatwe, tanie, dokładne i szybkie. Tak? Możemy sobie skopiować ISO w ciągu paru minut, tak? Bez najmniejszego problemu. I co więcej, dystrybucja jest tania i błyskawiczna. Jak chcemy coś wrzucić do netu, wrzucamy do netu i ktoś z Australii ma to za chwilę. Tak? Jak musiałem komuś przesłać film, który nagrałem, a ten ktoś był w Australii, wrzuciłem do netu i miał go w ciągu minut. To jest po prostu zmiana jakościowa, to nie jest zmiana jakościowa, to jest zmiana jakościowa. I problem polega na tym, że zmieniły się zasady gry. Tak? To znaczy świat, w którym i dla którego tworzone było prawo autorskie, znaczy świat trudnej kopii, trudnej dystrybucji, dużych kosztów i tak dalej, świat, dla którego to prawo autorskie jest stworzone, żeby umożliwić finansowanie tych działań, przestał istnieć. Tak? W tej chwili każdy autor może sobie wrzucić do netu sam, bez pośrednika, nie ponosząc praktycznie żadnych kosztów. Bo i tak wszyscy mamy komputer, tak? Więc powiedzmy, że tego nie liczymy, bo to już w świecie zachodnim posiadanie komputera i dostępu do internetu można uznać za pewien standard, tak? Powiedzmy. Ale nawet jeżeli liczymy koszty komputera i dostępu do internetu, jak się to ma do kosztów uruchomienia warsztatu drukarskiego i wysłania kopii do Australii za pomocą technologii z XVII wieku. Nie, żeby ktoś wtedy wiedział o Australii. Więc po pierwsze zmieniły się podstawy, tak? Zmieniły się warunki, a po drugie prawa autorskie, jak powiedziałem, stało się nagle celem samym sobie i w tym momencie nagle zawisło zupełnie nieprzytroczone do niczego, tak? Bo z jednej strony nie było tych fundamentów w postaci świata, z drugiej strony nie było tego celu w postaci domeny publicznej. Czyli niektórzy zaczęli się zastanawiać, zaraz, ale świat się zmienił, czyli prawo autorskie nie jest już potrzebne, poza tym to prawo autorskie nie ma już tego celu, które miało, znaczy jest używane już jako cel sam sobie, więc po co nam ono, tak? To jest jedna grupa ludzi. Druga grupa ludzi, która zbudowała sobie na prawie autorskim biznes, zaczęła stwierdzać, kurczę, mamy bardzo poważny problem, bo nie rozumiemy się z tamtymi ludźmi, a to są całkiem przypadkiem nasi konsumenci. Co my z tym faktem zrobili? I zrobili oczywiście to, co potrafili najlepiej, tak? Czyli nie rozmowa, nie wypracowanie nowych modeli biznesowych, nie zastanawianie się, kurczę, może w tym nowym świecie da się jakoś inaczej robić kasę, podpowiedź da się, o tym pewnie będzie mowa, tylko zaklinanie rzeczywistości za pomocą aktów prawnych. Tak? I zauważcie, że wszystkie te cztery akty prawne na górze, które są kursywą, one wszystkie zostały odrzucone w tym roku. Tak? SOPA, PIPA zostały odrzucone w Stanach Zjednoczonych, akta została odrzucona przez Parlament Europejski. C30 to była odpowiedź SOPy kanadyjska. Zginęła gdzieś pod ogromną ilością papierów, które jest spod Komisji Parlamentu Kanadyjskiego. To jest wszystko 2012 rok. Mam wrażenie, że w tym roku mieliśmy jakąś soczewkę, jeżeli chodzi o prawo autorskie. I jak dotychczas to prawo autorskie było, to starałem się pokazać, było zaostrzane, było rozdmuchiwane, było przedłużane i tak dalej, to być może w tej chwili coś się będzie zmieniać, ale to już przyszłość, więc to już nie ja. Dziękuję bardzo. Nic takiego.
Absolutnie nie. Będziemy pokazywać to wszystko na przykładach. Myślę, że to chyba najlepszy pomysł. Wracając właśnie do tego, co się powiedział przed chwilą na temat akty i wszystkich tych praw, które były próbowane być wprowadzone. Taką bardzo fajne hasło powiedział na ten temat Mateusz Machaj właśnie z Instytutu Misesa, bo jestem członkiem KASE i właśnie Instytut Misesa również zajmował się sprawą ACTA, jeśli chodzi o zagadnienia ekonomiczne. Więc Mateusz Machaj powiedział coś takiego, że obecne prawa nie krytykują, znaczy obecni ludzie nie krytykują praw autorskich jako takich, tylko prawo, które próbuje je zaostrzyć. I to wygląda tak, jakby nie krytykować strzelania do muchy, tylko strzelania do muchy z bazuki. Tak zupełnie coś, co nie przystaje do naszej rzeczywistości, próbuje się krytykować sposób, a nie wykonanie. Więc chciałam powiedzieć troszeczkę na temat idei. Bo wyróżniamy, wydaje mi się, dwie takie idee. Jedna to jest idea prywatna, można powiedzieć. To jest idea, która powstaje gdzieś w głowie i póki jej nie wyjawimy, czyli nie sprawimy, że staje się ona publiczna, jest chroniona przez to, że jest to nasze samoposiadanie. Coś, co mamy tylko dla siebie. I nie istnieje coś takiego jak prawo, które powinno chronić to. Czyli utrzymywać tą ochronę, którą mamy wewnątrz siebie i nagle ją przenosić na zewnątrz. Wydaje mi się, że chodzi o to, że samo posiadanie chroni to w pewien sposób naturalnie, a prawa autorskie próbują chronić to troszeczkę sztucznie. Spróbuję to zaraz wykazać, wytłumaczyć, bo może to brzmi troszeczkę skomplikowanie. Jeszcze taka jedna sprawa, która troszeczkę mnie męczy, to wydaje mi się, że upublicznienie to nie jest jakieś oddanie naszych wewnętrznych praw, właśnie tego samo posiadania. Bo tych praw nigdy nie było. To jest bariera utworzona w pewien sposób naturalnie tylko dlatego, że to dzieje się w naszej głowie i tylko dlatego ktoś tego nie może poznać. Więc takie drugie zagadnienie, którym chciałam się tak troszeczkę przyjrzeć, to jest idea o owoce pracy, bo niektórzy twierdzą, że idea powinna być chroniona dlatego, że jest owocem naszej pracy umysłowej. I powinna być chroniona tak, jak coś, co wytwarzamy, na przykład krzesło, biurko, cokolwiek, co jest namacalne. A wydaje mi się, że no, idea jest oczywiście jakimś tam wynikiem umysłowej pracy, ale nie powinna być chroniona w ten sam sposób, co rzecz, ponieważ no, przede wszystkim nie jest namacalna. Monopol intelektualny, na ten temat bardzo fajnie powiedział James Walker. Monopol polega na próbie uczynienia własności z wolności odkrycia nauki lub sztuki poprzez udawanie lub wymuszone zbycie. Znaczy nagle sprawia się, że to, co jest wytworem naszego umysłu, staje się produktem w pewien sposób. Próbuje się nadać temu namacalność. Monopol, a prawa autorskie wydaje mi się bardzo wyraźnym takim... Leszek mówił na temat historii. Jest jeszcze akt, o którym chyba nie wspomniał, a mianowicie to jest ustawa monopolowa z 1324 roku w Anglii. To nie jest dokładnie, nie dotyczy praw autorskich, ale wydaje mi się, że nazwa tej ustawy jest tutaj najistotniejsza. To jest właśnie ustawa monopolowa. I dotyczy, między innymi, w pewien sposób dotyka praw autorskich. Monopol. Wytwarzamy monopol na naszą wiedzę, na naszą ideę, tworząc go za pomocą aktów prawnych. Jest to monopol notowany przez państwo. Czyli za pomocą aktów prawnych wytwarzamy monopol na wiedzę. Na coś, co nie jest, tak jak mówiłam, namacalne. Bastiat wyróżnia takie trzy etapy wdrażania innowacyjności, czy wdrażania na jakichkolwiek pomysłów. Pierwszy etap to jest wiedza, która znajduje się u nas w głowie, potem nią się dzielimy i zyskujemy jakieś korzyści z tego względu. Drugim etapem jest to, że ktoś się na tym wzoruje, ktoś poznaje tę wiedzę, wzoruje się. I po raz drugi uzyskuje korzyści i dzieli się z innymi osobami, które tę wiedzę wykorzystały. A trzeci etap, ta wiedza staje się szeroko znana i nagle ona nie przynosi żadnych korzyści materialnych. I dlatego następuje rozwój innowacyjności. Bo potrzebna jest kolejna wiedza do wykorzystania, kolejna wiedza, z której możemy czerpać korzyści. Są dwa typy dominacji, wydaje mi się. Pierwszy typ dominacji to jest brak swobody na rynku.
Czyli jeśli nakładamy to sztucznie to prawo, czy to jest prawo patentowe, czy to jest właśnie prawo autorskie, mamy brak swobody na rynku. I naszym celem jest właśnie utrzymanie tego braku swobody. Dlatego, żeby inni nie mogli wykorzystać naszych pomysłów i na tym skorzystać. A drugi powód, znaczy drugi sposób dominacji, to jest dominacja przy otwartości rynku. I ta dominacja powoduje to, że żeby ciągle na tym rynku dominować, my musimy wprowadzać ciągle nowe pomysły, tworzyć ciągle nowe dzieła, dlatego że tu jest z nich korzyści. Utrzymywanie takiego monopolu, utrzymywanie tego stanu dominacji właśnie poprzez brak swobody na rynku powoduje to, że nie ma wzrostu innowacyjności gospodarki między innymi. Czyli tkwimy cały czas w tym zastanym świecie, dlatego że akty prawne nas gnębią, nie potrafimy stworzyć czegoś innego, bo w sumie po co nam to, skoro mamy cały czas korzyści z tego, co stworzyliśmy na przykład tam 20, 30 czy 70 lat, tak jak po śmierci autora, jeszcze nasze dzieci z tego będą korzystać, więc po co nam stworzyć coś nowego. Centrum Cyfrowe przeprowadziło takie badania na temat cyfrowego powielania, a wzrostu sprzedaży. I badania to wykazały, że przy wzroście pobierania w sieci jakiegoś dzieła, czy na przykład e-booków, nastąpił także wzrost sprzedaży tego dzieła. Dlatego, że osoby, które pobierają to, nie wiem, że mogą zapoznać się z dziełem, potem je zakupić. Często te osoby nigdy by tego dzieła po prostu nie kupiły w sklepie. Czyli nie zakupiłyby wartości materialnej w sklepie, dlatego dla autora nie ma żadnych strat z tego punktu. Chciałam też się jeszcze zająć własnością, a własnością intelektualną, dlatego że uważam, że własność intelektualna to żadna własność, dlatego że własność polega na rzadkości. To znaczy mamy jakiś przedmiot, który w tym czasie może być wykorzystany tylko przez jedną osobę w ten sposób dany. To znaczy jak Krysiek teraz coś tam robi na komputerze, to ja w tym samym czasie nie mogę tego komputera w taki sam sposób wykorzystać. Na tym polega własność. Za to własność intelektualna to jest sztuczne wytworzenie właśnie tej rzadkości. Dlatego, że na przykład idea, która powstała na przykład teraz w mózgu Bobsona, może w tym samym czasie pojawia się też w mózgu kogoś innego. Niemożliwe. Nie. To nie był dobry przykład. Coś po prostu w tym samym czasie mogliśmy wszyscy pomyśleć. Ale teraz był dobry przykład. W tym samym czasie wniosek pomyślał coś podobnego. Dlaczego jest to? Przykład z historii, tak? Rachunek różniczkowy został wymyślony mniej więcej w tym samym czasie. Oni się nie komunikowali, tak? Przez Newtona i Leibnica bodajże. Tak. Więc oczywiście to nie było w tym samym dokładnie momencie, ale to też zostało wymyślone w tym samym czasie. Dokładnie. Jednocześnie mamy do czynienia z wkroczeniem na czyjąś własność. Jeśli ktoś kupi ode mnie książkę, którą napisałam, jest to książka namacalna w pewnym sensie, ale zawiera pewną ideę, tak powiedzieć, jakiś pomysł, który potem wykorzystałam pisząc tą książkę i chcę ją powielić, wykorzystując do tego na przykład swój atrament, chcę ją zapisać, przepisać, chcę wykorzystać do tego swoje kartki i w tym samym momencie ja ograniczam jego wolność przez to, że on nie może tego sobie zrobić, dlatego że ja mam prawa autorskie do tej książki, ta książka nie może być powielona za pomocą jego środków własnych, to znaczy jego nakładu pracy, jego własności prywatnej. Czy to są właśnie kartki, atrament, czy kserokopiarka. Dowolna rzecz, która może być wykorzystana do skopiowania tej książki. Dalej, wydaje mi się, że dobra są chronione dlatego, żeby utrzymać taki idealny stan, w którym wszyscy zachowują się uczciwie. To jest narzucanie czegoś, co po prostu jest nienaturalne dla nas wszystkich. Dlatego, że nie dość, że, tak jak wspomniałam, ja wkraczam na wolność kogoś innego, to w dodatku próbuje się utrzymać coś, co no, do utrzymania po prostu jest niemożliwe. Dlatego narzuca się ciągle prawa, narzuca się coś, co tak naprawdę do rzeczywistości nie pasuje. Na dodatek wykorzystywane są do tego arbitralne kryteria. To znaczy, dlaczego prawo autorskie miałoby trwać ochrona praw autorskich 20 lat? Dlaczego nie 19, a 21?
To jest jakaś granica umowna, nie jest arbitralna, dlatego, że ktoś po prostu sobie to wymyślił i teraz wszyscy powinni tego przestrzegać. Teraz będzie 70 lat po śmierci autora, a potem ktoś stwierdzi, no to może 100. Jest jeszcze taka osoba, nazywa się Spooner i on stwierdził, że prawa autorskie powinny być wieczne. To znaczy, że nigdy nie będę mogła wykorzystać tego, co ktoś napisał 1000 lat temu. To jest zupełnie abstrakcyjny pomysł i takie pomysły powstają. Dalej, wymyślono, że prawa autorskie są naturalne, właśnie dlatego, że ktoś sobie coś tam wymyślił i to jest wytwór idei, owoc pracy i tak dalej. A drugi pogląd to był, że prawa autorskie są przystające do tej osoby, dlatego że ona coś wytworzyła, czyli przez akt kreacji. No to tak jakbym ja wytworzyła sobie, wykuła sobie miecz, biorę do tego swoje własne środki, coś tam sobie wykopuję, wykorzystuję tą rudę, wykułam sobie miecz. I ten miecz nie jest mój dlatego, że ja sobie go wykułam, bo gdybym wzięła środki od sąsiada i z tych środków wykuła sobie ten miecz, to nie jest mój, tylko daje sąsiada. Dlatego on może mnie pozwać za to, że wykorzystałam jego środki do celu, które on nie zamierzał. Dlatego zupełnie nie pasuje nam ani to, że to jest naturalne, bo nie jest naturalne, ani to, że to jest akt kreacji, tylko dlatego autor powinien mieć prawo do właśnie praw autorskich do tego dzieła, które sobie tam stworzył. Jeszcze chciałam powiedzieć o takich trzech przykładach zawłaszczenia. Znaczy zawłaszczenie może być przez coś, co po prostu biorę sobie coś, co jest niczyje i zaczynam to wykorzystywać. Na przykład krzesło po prostu jest niczyje, stoi sobie, no to stwierdzam, od tej pory okej, to będzie moje krzesło, sobie biorę i wykorzystuję. Drugi sposób to jest kradzież. Znaczy ktoś przychodzi, kradnie mi to krzesło i mówi, zabrałem się, krzesło jest teraz moje. Tylko że obrońcy praw autorskich próbują wytworzyć jeszcze trzeci sposób kreacji. I to jest kreacja, która pojmuje, no podzieliłam się jakąś ideą, a teraz mam prawo kontrolować każdego na całym świecie, który tą ideę może wykorzystać. To jest po prostu wkroczenie w czyjeś życie z butami i ktoś, kto próbuje w jakiś sposób, no, można powiedzieć innowacyjny, tą moją ideę wykorzystać, jest teraz przeze mnie kontrolowany i wszyscy twierdzą, że mam do tego prawo kontrolować to, co on robi w życiu. Chciałam przedstawić taką, można powiedzieć, różne sposoby alternatywne metod do praw autorskich, to na przykład mecenat i dobrowolne wsparcie. I w taki sposób właśnie propaguje Instytut Misesa na przykład, w ramach którego działa kasę. Jest to na przykład częściowa odpłatność, na przykład programy komputerowe. Są częściową odpłatnością. Dalej powiązanie z usługami, to znaczy dla przykładu koncerty. Jest autor jakiejś muzyki, po prostu koncert jest taką metodą, no, mówiąc wprost, zgarniania kasy od ludzi, którzy chcą to wykorzystać, tak? Słuchać. Dalej to są portale typu online content site, to znaczy są to portale, gdzie ja tworząc na przykład jakiś artykuł, mogę go wrzucić i teraz korzystam z pieniędzy, to znaczy wypłacane mi są pieniądze od na przykład ilości od jednej strony. Dalej to są kontrakty, tylko problem z kontraktami polega na tym, że kontrakty nie obowiązują strony trzeciej. To znaczy kontrakt jest zawarty pomiędzy mną a kimś, kto kupuje ode mnie to dzieło i był taki pomysł, żeby kontrakty były pisane tak, że każda osoba, która zobaczy to dzieło, tam na przykład przeczyta książkę, którą sprzedałam, nie może jej wykorzystać, albo tej idei, która jest zawarta w tej książce, nie może wykorzystać przez to, że ja mam prawa do każdego wykorzystania tej idei. Tylko problem polega na tym, że teraz tak, czy można sprawdzić to, że ktoś coś zapamiętał, a potem wykorzystał ten mój pomysł? No nie można, no bo jak można sprawdzić to, co ktoś sobie pomyślał? Na przykład jest sobie pole, dookoła jest jakiś tam dżon, który ma to pole i dowiaduje się, że tam jest na przykład ropa. No i teraz na wszystkich polach dookoła jest ropa, tak? No to stwierdzała, wykupię sobie od tych sąsiadów te pola,
I teraz nawet im nie powiem, że tam jest ta ropa za małą cenę i potem za to wydobycie będę miał dużo pieniędzy. No ale ktoś się dowiedział o tym, że on tam ma ropę, się zakradł na jego pole, no i rozgadał wszystkim sąsiadom. No i teraz, czy można wymagać od tych sąsiadów tego, żeby wypadli się wiedzy o tym, że wiedzą, że jest ta ropa i że muszą to sprzedać za tą tanią cenę? No nie można, dlatego nie można sprawdzić tego, jaki jest stan wiedzy, czy ktoś coś zapamiętał, jak to wykorzystał i tak dalej, i tak dalej. Dalszy pomysł to jest samofinansowanie. I dla przykładu powstał, w tym roku chyba został wydany tomik poezji Jacka Podsiadły, który sobie sam sfinansował, sam stworzył sobie e-booka i puścił to w sieć. I można pobrać tego e-booka za jakąś tam małą kwotę. Czyli sam sfinansował po prostu wydanie swojego tomiku poezji. Także może być to pierwszeństwo rynkowe, to znaczy jakiś, no cały czas podaję przykład książki, no to może zostanie przy tym. Ktoś wydaje książkę, to wydawnictwo tam pojawia się na rynku i teraz no, są po prostu na tym rynku pierwsi. Dlatego najwięcej osób, które będą miały pierwszy kontakt, zakupi tą książkę, no i potem ktoś to wykorzysta, to faktycznie no, troszeczkę to wydawnictwo na tym straci. Ale jest na tym rynku pierwsze, tak? Ma tą renomę pierwszeństwo. Dalej to jest tajemnica rynkowa i na przykład Coca-Cola to wykorzystuje. Wszyscy znają podobno przepis na Coca-Cola, ale nikt nie potrafi stworzyć takiej Coca-Coli, jaką jest. Dlatego, że nie znają proporcji po prostu. No i ostatni sposób to jest Creative Commons. To znaczy wykorzystanie dowolne, możemy to pobierać sobie na przykład, wrzucamy zdjęcia na bazie Commons do sieci, po prostu każdy może sobie to brać i wykorzystać w jakiś sposób. No i teraz takie pytanie na koniec. Mam pytanie na koniec, po której kto powinien udowodnić to, że prawo autorskie mają wpływ pozytywny na rynek. Znaczy, my mamy udowadniać teraz, że jesteśmy przeciwnikami tych takich mocnych praw autorskich, czy w ogóle przeciwnikami praw autorskich. I teraz, czy udowodnienie tego, że są nieskuteczne, leży po naszej stronie? Czy to udowodnienie leży po stronie osób, które te prawa autorskie popierają? No, bo wydaje mi się, że raczej po tej drugiej. Ja tylko zastanawiam, dlaczego robiłaś pracę domową za salę i udzieliła, że powinniście na slajdzie. Cicho, bo jeszcze zauważam. Mogę mieć pytanie? Możesz mieć pytanie. Super. Aczkolwiek wolelibyśmy, żebyś zachował pytania na połowę, żebyśmy to jako dyskusję zrobili. To jest pytanie części, dobra? Okej, żaden problem. Znaczy, ja mam nadzieję, że pytania będą do wszystkich części, żeby tutaj jakaś dyskusja. Inaczej, ja mam nadzieję, że w ogóle będzie dyskusja, a nie tylko pytania i odpowiedzi z naszej strony. Jedna rzecz, to znaczy, my wzajemnie nie wiedzieliśmy, co będziemy mówić. Znaczy, wiedzieliśmy, jaką część tej prezentacji, to jest ważna informacja, wiedzieliśmy, jaką część tej prezentacji sobie bierzemy, natomiast nie wiedzieliśmy, co dokładnie będziemy mówić, tak? Więc traktujcie nas jak trzy odrębne osoby z trzema różnymi zdaniami. Pytania, to jest też istotne, jeżeli chodzi o pytania, tak? To znaczy, jeżeli zadajecie pytanie Magdzie, to nie zakładajcie, że ona się zgadza z tym, co ja powiedziałam, tak? Nie zdziwcie się, jak zaczniemy. Nie zdziwcie się, jeżeli się zaczniemy ze sobą kłócić. Ja postaram się krótko rzucić taki granat myślowy tutaj na koniec. Jeszcze takie pytanie już zadam. Kto czuje pewien dysonans poznawczy, kiedy słyszy próbę wykładu ekonomicznego na temat prawa autorskiego? Czyli wpakowywania prawa autorskiego w ramy ekonomiczne. A to ciekawe, bo ja czuję bardzo duży dysonans poznawczy. Nie, to jest głupie. No już teraz mówię. Nikt nie podniósł ręki. Podniosłem. Stwierdziłem, że jest... Jeden zrobię z siebie frajer, ale się zgadzam. Ja będę chciał powiedzieć o jednym sporu, czyli o monopolach w biznesie i tym, co wydaje się być istotą tego, co jest bytem dzieła, czy na samym dzieł. Zacznijmy od monopolu. No, spróbujmy zdefiniować, co to w ogóle znaczy monopol, prawda? Czy chodzi o sklep? No, to
To jest dobry monopol. Kto jest właścicielem? To się zgadza z tym. I za to by... No to może chodzi o takie zmiany. O, to jest dobre. To też jest definicja monopolu. To są definicje ze słownika języka polskiego. Możemy się kłócić z naszymi nauczycielami, ale myślę, że oni się nie są zapisali. Czy chodzi może o monopol, czyli czyjeś wyłączne prawo do czegoś? Nie. Nie? No właśnie. Ale zapamiętajmy tę definicję. Monopol to jest... Jaki próbuje się nam narzucić w IPR-ze, to jest właśnie wyłączne prawo do czegoś. Wyłączne prawo autora do zarządzania tym, co się dzieje z jego dziełem. To, że mówimy to nasz producent, to w prawodawstwie przekłada w uzasadnieniach przeczytałem to autora. Dzień? Okej, dobrze. Będzie. Teraz chciałbym tylko powiedzieć o dobrach rzadkich. W ogóle ekonomia jako nauka powstała jako nauka o dobrach rzadkich. Co to jest dobro rzadkie? To nie chodzi o... Piwo też jest dobrym rzadkim. Wszystko, co jest w obiegu i jest policzalne, jest dobrym rzadkim. Krzesło jest dobrym rzadkim, dlatego że jeżeli ja mam krzesło, będziemy używali przykładów, które padały, żeby zapadły w głowie. Jeżeli ja mam krzesło, to tego krzesła gliny nie ma. Jest dobro rzadkie, jest policzalne. Jeżeli ja komuś przekażę to krzesło, to już tego krzesła nie mam. Pewien filozof polski powiedział coś takiego, że z myślą jest tak, że jeżeli ja mam myśl, Honej ma myśl i podzielimy się tymi myślami, to ja mam dwie myśli, Honej też ma dwie myśli. Idee są niepoliczalne. Ale próbuje się teraz stworzyć sztuczną rzadkość. Dlaczego próbuje biznes stworzyć? Jak i wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. Więc próbuje się nam mówić, że można narzucić że ta idea to jest jednak coś, to jest dobro rzadkie, no bo to ja to wymyśliłem, więc ja coś tracę, jeżeli ty masz tą myśl, bo ja tutaj jakby miałeś tej myśli nie miał, prawda? W ten sposób tworzy się sztuczną kreację dobrych rzadkich i wykorzystuje się do tego właśnie pojęcie monopolu, czyli takiego sztucznego narzucenia. Teraz ja będę rządził, bo ja byłem pierwszy. No to firma Watson, powiedzmy, wypuści na rynek powietrze w puszkach do oddychania. Będzie pierwsza na rynku i uzyska patent może nawet na proces technologiczny wytwarzania tych puszek razem z tym powietrzem tam. Będę sobie rościł, że nie będziecie mogli oddychać innym powietrzem niż tym z tych puszek, prawda? Kiedyś Japończyk. Ale ja obiecałem, że będę chodził. I wszyscy będziecie musieli kupować te puszki z powietrzem. Dla mnie super układ, prawda? Ale czy powietrze jest dobrym rzadkim? Czyste? Tak. Czyste, ale zdaje się, że jest czyste powietrze. W puszce. Pytanie, czy będzie czyste? Na Marcie jak najbardziej jest dobre dla mnie. Także nie jest to zbyt ciekawe, ale chciałem wrócić do też jeszcze pojęcia dzieła. I mam takie pytanie, co widzicie na delfiny. Wiesz co, jak wyglądało, tam są chyba delfiny. Tak, widziałem, że będzie. Delfiny, no. Jeżeli chodzi o dzieło, to tak nam się próbuje wmówić, że właśnie dzieło to jest tak jeszcze jak z czasów... Co się próbuje wmówić, że to jest dzieło? To, co ktoś sobie... Książka to jest dzieło. Obraz to jest dzieło. Wszystkiego kopie to już jest, prawda, naruszanie tego dzieła i w ogóle. To też są dzieła. Ale mówią z drugiej strony, że to są kopie. W dzisiejszych czasach, kiedy informacja może być powielona nieskończoną ilość razy, znaczy no tyle, ile mamy tam pojemności, łączy i tak dalej, ale ogólnie nie jest to zbytnio policzalne. Próbuje się nam mówić, że to są dzieła. Zastanówmy się, czy tak naprawdę obcujemy z dziełami,
czy obcujemy z interpretacją. Bo dzieło powstaje w umyśle autora. I teraz on, zależnie od tego, co to jest, czy książka, czy muzyka, czy obraz, próbuje go jakoś przelać na papier, na płótno, na nuty, już spotyka pierwszy opór, bo ten ideał, który miał w głowie, musi zapisać na przykład za pomocą słów, których ma ograniczoną ilość w ograniczonych kombinacji, bo to język go ogranicza już, jako sposób wyrazu. Więc te jego doskonałe myśli przestają być takie doskonałe, bo stają się jakimś tworem, który zostaje zapisany albo namalowany. Teraz, jeżeli to jest obraz, postrzegamy 1% pasma wzroku. 1%. Może nawet mniej. I teraz jeszcze nie każdy całe to spektrum, w tym tego 1%. Niektórzy wycinkami, niektórzy mają uwady, które powodują zniekształcenia. I też oglądają to dzieło. Pytanie teraz, oglądają dzieło, czy dostrzegają własną interpretację tego dzieła? A przecież mówi się nam, że interpretacja to już jest dzieło pochodne. Czyli nigdy nie obcujemy z dziełem autora. Bo jeżeli ja patrzę na obraz, to już nie widzę tego, co chciał autor, co było w głowie autora jako jego dzieło, tylko widzę moją interpretację tego dzieła. Jak czytam książkę, to wystarczy posłuchać rozmowy dwóch osób o tej samej książce. Mamy czasami wrażenie, że to jest w ogóle oni co innego czytali. Często w rozmowach jest tak, że napiszemy jakieś zdanie, wyślemy na grupę dyskusyjną, okazuje się, że ludzie w ogóle nie zrozumieli treści według naszego uznania w tym dziele, jakim jest to zawarte. Obcujemy z interpretacjami cały czas, a próbuje się nam wmówić, że obcujemy z dziełem i do tego ktoś ma prawo do fotonów, które tutaj fruwają, prawda, w odbiorze i on może nam mówić, czy nam wolno je odbierać, czy nie, czy nam wolno je utrwalić, czy nie. Ktoś ma prawo do fal dźwiękowych, do powietrza, które te fale dźwiękowe przenosi. O ile to był produkt faktycznie fizyczny, jak książka wydrukowana, to owszem, on ma prawo własności do tego, no bo on poniósł nakłady. Ale na okulary to ja poniosłem nakłady, żeby mógł coś zobaczyć. Więc idea tego, że autor ma wyłączne prawo zarządzania dziełem, którego tak naprawdę nigdy nie zobaczymy, bo jest tylko w jego głowie i nawet on sam ze względu na własne zdolności nie jest w stanie go uwiecznić tak, jak powstało, tylko powstaje interpretacja przez jego palce albo interpretacja jego własnego dzieła przez język, którą my później zinterpretujemy, no to chyba ona powinien płacić w ogóle za to, że my interpretujemy. Jakbyśmy już do tego tak hardkorowo podchodzili ekonomicznie. Ale zobaczmy, jak spróbowano obejść ten, przecież to myślę, że myślano nad tym, przecież no nie jest to takie zbytnio trudne do zauważenia. I to jest definicja z ustawy o prawie autorskim. Przedmiotem prawa autorskiego jest w każdym przypadku działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Ok, działalność twórcza powiedzmy może dotyczyć dzieła, nie? Ja bym tutaj jeszcze dorzucił zamierzonej, bo dziecko może być też aktem działalności twórczej, ale niekoniecznie zamierzonej. Poza tym wpływ na to, jaki będzie układ genów i które będą faktycznie wykorzystane, jest totalnie losowy, niezależny od rodziców, więc o ile jest dziełem, w rozumieniu wielu rodziców, to niekoniecznie jest dziełem zamierzonym. Tak jak miało wyglądać. Dobra, jak patrzymy na kod źródłowy czasem, to mamy te same wątpliwości. Kod źródłowy jest w ogóle dziełem losowym. O indywidualnym charakterze, ok? Ustalonym w jakiejkolwiek postaci. To jest hak na ten system, prawda? Oni tak naprawdę stwierdzili, że okej, wiemy o tym, że to dzieło to jest cały czas w głowie autora, musimy obejść jakoś ten problem logiczny, to zaatakujmy z innej strony. Stwierdźmy, że okej, nie będzie chronione dzieło tak naprawdę. My będziemy mówili, że chronimy dzieło, ale tak naprawdę nie mówimy o ochronie dzieła, tylko mówimy o, nie mówimy o ochronie idei, tylko mówimy o ochronie wyrażania idei. Wyrażenie idei będzie chronione. Będziesz tyle wyrażał. Niezależnie od wartości przyrody i tak dalej. Tylko, że wyrażanie idei stało się ideą teraz. No bo dzięki temu, że możemy bezkosztowo praktycznie kopiować w tej nazad, to
możemy robić sobie remiksy na, prawda, prawda, Hitler Gangsta, Gangnam Style. I powstają takie rzeczy cały czas. Wyrażanie idei stało się ideą. Więc myślę, że wyszli z błędnych założeń, a wychodzenie z błędnych założeń niestety prowadzi do błędnych wyników. I ja myślę, że w tym momencie przerwę i możemy zacząć dyskusję. A ja myślę mocno, że to ostatnie stwierdzenie jest nieprawdziwe. Sprawdza się w 99%, ale wiedzy nie. Jak masz kupę szczęścia. To znaczy, że doszedłeś do wyniku, którym się nie spodziewałeś, ale niekoniecznie doszedłeś do właściwego. Znaczy, ja mogłem wyjść z błędnego założenia, żeby jeszcze dojść do rozumienia. Znaczy, rzecz biorąc, patrząc w błędy działania, można dojść do jakichkolwiek wniosków. Nie można stwierdzić, że są obecne błędy. Zgodnie z logiką to zdanie jest prawdziwe, jeżeli wszystkie jego parametry są prawdziwe, więc zdanie, które ma zawiera w sobie fałsz, może być zdanie prawdziwe. Znaczy, ja myślę, że ten problem jest bardziej skomplikowany, ale nie musimy się koncentrować na tym. Fałsz można wnioskować cokolwiek, prawdę i fałsz. Znaczy nie, no, logika jest elementem prawdopodobieństwa. Prawdziwe wnioski nie mogą być. Wnioski prowadzące do prawdy nie mogą być. O, właśnie tutaj filozof mam wytłumaczyć. Ja chciałem, ja wstanę, bo to jest taki moment. Ja chciałem wszystkim serdecznie pogratulować. Wytrzymaliście godzinny wykład o prawie autorskim i dyskutujemy o logice. Brawo, brawo dla wszystkich. Zaczekaj. Tak? Czy są jakieś pytania, wnioski? Tam było pierwsze pytanie. Ja miałem pytanie, w sumie już nie wiem, czy to jest pytanie do jednej osoby, czy może do was trójka. Może ale nie jesteśmy w trzech osobach. Rozumiem. Popytałem się w sześciu post. Ja bym prosił, żeby sobie podobał. Ja myślę, że bardzo dokładnie i się zgadzamy z tym. Pokazaliście, że bieżąca sytuacja jest na mnie wątpliwa, jeśli chodzi o sens. Pytanie, co proponujecie? Jak się powinno zmienić prawo, sytuacja, rzeczywistość, żeby było dobrze? I dlaczego udowodnicie, że to będzie dobrze? To mnie interesuje. To znakuje. No, okej. W jakiej kolejności mam odpowiadać? No, zacząłem od pytania do pani, więc wtedy najpierw zacząłem. Głaszczyka, alternatyw, ale człowiek jest wszem, który jest na pójść. Dlaczego? Znaczy, akurat ja jestem zwolenniczką w ogóle zniesienia praw autorskich z jednej strony dlatego Łopson mówił, a z drugiej strony dlatego, że jestem w ogóle za uwolnieniem wolnego rynku. Nie mówiliśmy dzisiaj o patentach, bo stwierdziliśmy, że to w ogóle nie jest nasz temat dzisiejszy. Mówiliśmy o własności intelektualnej, dlatego na patentach się nie będę skupiać. Patenty są wpieczane do własności intelektualnej, a używanie terminu własności intelektualnej jest w ogóle z dumy. Tak, tak. To już zresztą mówiliśmy. Własność intelektualna jest w ogóle własność. Dlatego no, akurat ja uważam, że prawa autorskie w ogóle nie dość, że nie przystają do współczesnej rzeczywistości, bo teraz jak mamy kontrolować to wszystko, co się dzieje? Na przykład... Czyli brak praw autorskich. Każdy robi co chce. Powstało dzieło. Ktokolwiek z boku robi z nim co chce, jeśli je ma. Proponowałam właśnie alternatywę dla prawa autorskiego, na przykład na zasadzie kontraktu. To znaczy, nabywamy coś, co nie jest ideą. Kupując, tak jak mówiłam, tą książkę, nabywamy pewien przedmiot, tak? W którym jest zawarta jakaś idea. Jakiś mój pomysł, który nam sobie spisałam i ktoś ode mnie kupuje tą książkę. On kupuje ode mnie książkę, nie ideę, prawda? Dlatego jestem za ochroną tego akurat, dlatego ta osoba, która kupuje ode mnie tą książkę, kupuje kopię filmu, jest zobligowana do tego, żeby tego nie powielać w jakiś sposób. Ale w jaki sposób teraz mamy kontrolować osoby, które zobaczyły to, przeczytały tą książkę i teraz jak kontrolować to, żeby te osoby tego nie wykorzystały? No po prostu się nie da. Czyli już, jeśli dobrze rozumiem, to słyszałem, konkretne, tak to nazwę, personifikację idei poprzez
książkę, poprzez film, poprzez jakiekolwiek. Coś materialne. To jest chronione, nie wolno. Tak. A sam pomysł wolno. To jest, tak, to jest dla mnie idea jest czymś, co jest nienamacalne, dlatego nie można tego chronić. To jest chronione tylko i wyłącznie wtedy, kiedy przyjmujemy sobie to pomyślę. Czyli jeszcze raz przez przykład, jeśli powstaje Gwiezdne Wojny 7, załóżmy, to... Może nie. Załóżmy, ale może, że powstaje, to nie wolno go nakręcić od nowa z tym samym scenariuszem, ale skopiować filmu nie wolno, tak? To jest... Nie, ja bym się nie zgodził. Ale no nie, ja teraz do pani. No to jest pomysł pani, tak? Czy to jest ten pomysł? To chcę dojść. To jest ta słuszna idea. Czyli mówi pan, że jeśli Gwiezdne Wojny tam zostaną nakręcone, że ktoś nie może na podstawie tego scenariusza to nakręcić, tak? Ja nic nie mówię, chcę wiedzieć, jak to jest. Znaczy, jak chcę ująć to, co pan, no, o co pan mnie pyta. Tak, to jest ten polecany scenariusz, że ze scenariuszem można pójść, ale za konkretną implementację. Tak? Czy w tę stronę. Tak, jeśli mówimy o interpretacji dzieła, to jest to interpretacja dzieła. Tak jak to kompozytorzy. Klasyczni. Implementacja. Proszę? Implementacja. Dobrze, źle zrozumiałam. Jeśli mówimy na przykład o prawach autorskich wtedy, kiedy jeszcze ich nie było. No, nie było praw autorskich, dlatego nie było czego chronić. I kompozytorzy klasyczni, jak na przykład Bach, oni nie mieli swoich dzieł chronionych, tak? Czyli każdy mógł gdzieś to zagrać. Czy Bach przez to coś na tym tracił? Nie, on po prostu był zobligowany do tego, żeby pisać kolejne dzieła, tak? Tworzyć. I tylko dlatego on mógł być tam, mieć jakieś korzyści z tego. Ja nie potrzebuję przekonania, wiesz, jaka jest polecana reguła, tak, drążny wód. Czyli ideę kopiujemy, implementacji nie, tak? To jest z tę stronę. Tak, idea jest do wykorzystania dla każdego, jeśli my ją po prostu upublicznimy. Ona jest spełniona tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest w naszej głowie. Ja tutaj tylko mam dwa ataki na to pytanie. Pierwszy atak to bardzo dobrze. Znaczy, powiem ci tak. Niekoniecznie, jako że my nie zgadzamy się z, myślę, że nie tylko my, tylko wiele osób nie zgadza się z aktualnym stanem prawno, znaczy w ogóle pomysłem na prawo autorskie, to nie znaczy, że musimy pokazywać alternatywę. Oczekiwanie alternatywy od strony krytykującej jest sofizmatem. To jest błąd dyskusji. Czy ogólnie można uznać, że jak ktoś używa czegoś takiego, to można wykorzystać i dyskutować. To tak pierwsza rzecz. Znaczy strona krytykująca nie musi udowadniać, że istnieje alternatywa, i że, a tak samo brak istnienia alternatywy nie oznacza, że to, co twierdzimy, jest prawdą. A to jest uzasadnienie dla wszystkich pieniaczy w Polsce. A teraz chciałbym się z drugiej strony, bo zauważ, jeżeli popatrzysz na matematykę, albo na chemię, to cząsteczek nie można w żaden sposób chronić ani na poziomie prawa autorskiego, ani na poziomie patentu. Bzdura. Stany Zjednoczone fale spatentować wszystkie. Ale trzymajmy się może w polskiej rzeczywistości, bo jesteśmy w Polsce. W Polsce można przepatentować proces technologiczny. Dlatego na przykład wielu cząsteczek, które mogłyby potencjalnie leczyć raka, po prostu się nie bada, bo proces technologiczny ich wytwarzania jest. I to wiem z pierwszej ręki, bo mam kolegę, który pracuje w laboratorium, który prowadzi tego typu badania. Nie mówił mi nad czym, ale powiedział, że mieli całą pulę potencjalnie leczniczych cząsteczek, które mogłyby zwalczać raka dosyć skutecznie, ale nie prowadzono w ogóle w tym kierunku badań, bo proces technologiczny łatwego pozyskanie jest opatentowane i po prostu już, nawet jeżeli dowody, to oni nic z tego nie będą mieć. Co więcej, mogą mieć problemy, że wytwarzali te cząsteczki bez uzyskania zgody na wytwarzanie. Czyli tu mamy tak, druga rzecz, w matematyce w ogóle nie masz problemu. Znaczy w ogóle nie masz żadnej ochrony, czyli zrobiono sobie taki knif fajny, że te rzeczy, które są potrzebne do tworzenia wielu innych rzeczy, czyli tak naprawdę matematyka, matka wszelkiej nauki. Logika, to, że potrafimy rozmawiać, też wywodzi się z matematyki, z działu matematyki dyskretnej. Odwrotnie. Znaczy, no jest częścią matematyki. Ogólnie wrzuca.
porusza się takie rzeczy, gdzie biznes może robić świetne pieniądze, prawda? No to rzucamy tam, jak mamy lobbystów, to uda nam się to robić. Programowanie znalazło się w prawie autorskim, mam tyle wyjątków, jak się chce oprogramować. Jak się popatrzy na prawo autorskie, to oprogramowanie z jednym wielkim wyjątkiem. Nie? Po prostu jak ktoś robi bajzer w prawie autorskim, jakoś, jeżeli byśmy chcieli patrzeć na to, to jest to oprogramowanie. A po prostu coś jest w miarę jeszcze spójne, niekoniecznie logiczne ze względu na wykres faktów istnienia, ale jest w miarę spójne. I oraz oprogramowanie, w tym momencie się domek z kart posypał, prawda? Więc wystarczy po prostu mieć odpowiednich lobbystów i to będzie chronione. A jak w matematycy widać nie mieli dobrych lobbystów, wręcz firmom bardzo zależało, żeby to, co matematycy wymyślali, nie mogło być chronione prawem autorskim, więc to uwalono. Więc to jest takie wybiórcze, prawda? Chronimy coś wybiórczo. Ja osobiście stoję na stanowisku, że w momencie, kiedy jako autor uwolniłeś ideę ze swojego mózgu w jakikolwiek sposób, nawet jeśli ją nakręcisz jako film, to dopóki ja nie ponoszę kosztów, to nie mogę od ciebie oczekiwać jakiegokolwiek zadośćuczynienia. Czyli jeżeli ktoś sobie kopiuje ten film po sieci, to ja muszę znaleźć taki sposób, żeby on chciał mi zapłacić, a nie żebym miał wymuszone. Bobson Honey usnął. Nie wracam do korzyści. Dobra, Darek chce coś powiedzieć. Ale ja jeszcze nie odpowiedziałem na pytanie. No dobra, ja tylko taka króciutka, malutka uwaga. Do tego, co powiedział Bobson, bo to, że możemy rozmawiać, to nie ma matematyka, tylko logopedia. Logopedia, logika, oj tak. To raczej jest biologia. Zaraz zajdziemy na tematy oralne, więc może wiesz. Open DNA, tak? Dobra, to teraz rozumiem ja stoję pod tą ścianą. Ja jestem dokładnie w tej sytuacji, którą opisałem, tak? To znaczy powiedziałem, że z jednej strony, dokładnie opisałem swoje podejście do prawa polskiego w tej chwili. Z jednej strony ta podstawa, ten powód pod tytułem kopiowanie jest trudne, dystrybucja jest trudna, trzeba wspomóc tych biednych pośredników, nie istnieje w tej chwili, nie ma racji bytu, tak? A z drugiej strony prawo autorskie nie spełnia swojego zadania, to znaczy nie promuje tworzenia nowej kultury, nowych dzieł, które trafiałyby szybko w miarę, znaczy w sensownym czasie, nie 140 lat, bo jeżeli, dobra, może nie 140, ale 100, tak? Powiedzmy, że człowiek żyje 70 lat, stworzy coś w wieku 30 lat, 40 lat plus 70, 110 lat do wejścia do domeny publicznej, absurd, przepraszam, bardzo absurd, tak? Więc jeżeli o mnie chodzi, prawo autorskie ma bardzo, bardzo, bardzo poważny problem pod tytułem ani nie ma powodu, ani nie ma celu. Tak jest, co jest, tak sobie się kręci i nie wiadomo, co dalej z tym zrobić. Aczkolwiek nie czuję się jeszcze komfortowo z tym, żeby, może kiedyś to idę do takiego wniosku, ale jeszcze chyba nie czuję się komfortowo, żeby powiedzieć, że trzeba prawo autorskie po prostu kompletnie wywalić. Wydaje mi się, że poradzilibyśmy sobie bez prawa autorskiego bardzo dobrze. To znaczy świetnym przykładem jest to, co się dzieje w tak zwanych internetach, tak? Gdzie artyści znajdują metodę na zarabianie niezależnie od tego, czy ludzie sobie to kopiują, czy nie, czy kopiują legalnie, czy nie, tak? Humble Indie Bundle, Kickstarter, tak? Czyli wszelkiego rodzaju crowdfunding, tak? To znaczy na zasadzie, słuchajcie, chcemy zrobić fantastyczny serial, tylko potrzebujemy 30 tysięcy dolarów, tak? Pioneer One, nie wiem, czy słyszeliście o takim serialu. Zebrali, zrobili pierwszy odcinek, potem zebrali na całą serię, potem zebrali 100 tysięcy dolarów na drugą serię, bodajże 2 tygodnie. Można tak to finansować i niepotrzebne do tego jest prawo autorskie. Oni po prostu stwierdzili, chcemy zrobić dobry serial, nie możemy wam więcej powiedzieć, bo tutaj masz 30 tysięcy, prawda? Jest przecież gierka, która powiedziała, że jak będzie 900 tysięcy dolarów, to oni zrobią drugą część gierki, która kiedyś tam dawno, dawno temu była hitem, na bazie której powstawał Fallout później. No i w tej chwili to mają chyba około 5 milionów zainteresowanych. Otóż to, czyli są metody, już kończę, czy są metody finansowania pracy artystów i skłaniania ich do tego, żeby tworzyli dalej, nie wymagające prawa autorskiego, tak? I o ile, tak jak powiedziałem, nie jestem jeszcze chętny, żeby powiedzieć prawo autorskie, należy wyrugować i wywalić, bo być może niekoniecznie, mam takie wrażenie, że być może niekoniecznie, może jeszcze niekoniecznie, ale na pewno należy ograniczyć, na pewno należy zjechać z powrotem do tych 15 lat, tak? Albo nawet 5 lat, dlaczego nie? Badania, które zostały przeprowadzone w Szwajcarii bodajże, pokazują, że artyści zarabiają na swoich dziełach najwięcej, znaczy 98% tego, co zarabiają, przez pierwsze 5 lat od publikacji. A potem to już jest długi ogon, tak?
tak. Nie wiem, czy... Dajmy 5-10 lat z możliwością na przykład przedłużenia, jeżeli autor chce przedłużyć, jeżeli uważa, że to mu się opłaca. Okej, niech przedłuż, niech na przykład zapłaci x euro za przedłużenie, żeby to nie było, że każdy sekretarze przedłuża. Komu? Skarbowi państwa, w którym rejestruje prawo autorskie, pod którego prawo autorskie podpada, na przykład. Tak? To jest jeden z powodów. Znaczy, ta opłata nie jest po to, żeby Skarb Państwa miał jakąś strasznie wielką kasę, tylko ona jest po to, żeby zachęcić autorów, którzy nie zarabiają dość na tym dziele, do tego, żeby po prostu stwierdzić, dobra, on idzie do domeny publicznej, stworzy coś nowego i będzie ten termin leciał znowu. Daj mi powstąd skończyć. Dziękuję. I to jest pierwsza zmiana, skrócenie tego okresu ochrony, a druga zmiana, którą bym wprowadził, w tej chwili domyślne jest bardzo restrykcyjne prawo autorskie. To znaczy domyślne jest, ja jestem autorem, prawo autorskie działa na moim dziele, bo tak, i prawo autorskie, które działa domyślnie, brzmi, nic ci nie wolno zrobić bez zgody autora. Ja bym się zastanawiał, czy na przykład nie zmienić tego na domyślnie coś a la Creative Commons by SA albo Creative Commons by NC. Tak? To znaczy, wolno ci skopiować, wolno ci się podzielić, wolno ci może nawet na tym zbudować utwory zależne, pod warunkiem, że mówisz, od kogo wziąłeś to dzieło i pod warunkiem, że twoje dzieło jest na takiej samej licencji, albo pod warunkiem, że twoje dzieło jest niekomercyjne. To można dyskutować. Ja nie lubię tego warunku niekomercyjności, ale jeżeli miałoby to być domyślne, to mógłbym się nad tym zastanowić. I myślę, że to by była kosmiczna zmiana, która by mnóstwo rzeczy rozwiązała, tak? Ponieważ ludzie nie mieliby problemu, że kurczę, tutaj ktoś coś stworzył, nie powiedział na jakiejś licencji, ale kurczę, no co ja mogę z tym zrobić, tak? Rozwiązała problem dzieło sierocone. Wiemy, co to są dzieła sierocone, prawda? Jest dzieło, nie wiem, kto jest autorem. I teraz, czy ono jest w domenie publicznej, czy nie? Nie wiemy, nie mamy jak sprawdzić, tak? Wiemy, że na przykład zostało opublikowane 40 lat temu. No to czy autor żyje, czy autor nie żyje, pod jakie prawo autorskie i tak dalej, i tak dalej. Są dzieła, z którymi nic nie można zrobić, nawet nie można ich zarchiwizować, one zginą, dlatego osierocone, tak? One zginą, ponieważ nic nie można z nimi zrobić, ponieważ prawo autorskie ma taką wielką czarną dziurę, pod którą 70 lat śmierci autora. Czarna dupa, tak? Znaczy nic z tym nie zrobimy, tak? I takie zmiany, myślę, że to mógł być dobry początek, żeby zacząć wprowadzać takie zmiany i zobaczyć, jak to działa. Może rzeczywiście dojdziemy w pewnym momencie z powrotem do sytuacji, której nie ma prawa autorskiego, tak jak było przez tysiące lat i ludzie tworzyli. Czyli ja chciałem właśnie powiedzieć, że 6 tysięcy lat cywilizacja sobie całkiem nieźle radziła, bo jest tak circa około 6 tysięcy lat bez prawa autorskiego i jakoś się rozwijała. No i tak nie najgorzej, jak te dzieła powstawały. Pierwsze planety pojawiły się mniej więcej, kiedy wynaleźli prawa autorskie. Przypadek? Tam był jakiś głos z tyłu. Co, ale nie chcą pisać, nie mam głosy brązu. O, to ty. To ja nie wiem. Mam pytanie o te dzieła osierocone. A co się stanie, jeżeli je zarchiwizujemy na łóżku, czy będziemy czekać na pozew? Czy to... To jest bardzo dobre pytanie i niektórzy tak robią. Tak się teraz właściwie robi. Tak się teraz właściwie robi. Bo ja mam wasze moje pytanie, tak naprawdę powinno inaczej brzmieć. Czy państwo... Szanowne, może nas strzepnąć karnie z powodu, że mamy dzieło, do którego karnie mamy i nie wiadomo, kto jest jego autorem. Państwo nie, bo jeżeli chodzi o prawo autorskie, zdaje się, że wszystkie kwestie są w prawie cywilnym, tak dobrze kojarzę? Czy tak? Czy nie? No, I nie rozmawiamy o software'ze, tak wyjątek. Ale to jest taka szara strefa. To znaczy w tej chwili to się zmienia, ponieważ powstaje w tej chwili właśnie to się ten kawałek dotyczący dzieł osieroconych, ja przepraszam, coś przespałem. Komisja Europejska pracuje nad projektem dyrektywy, która ma pozwolić nam uznać, że dzieło jest dziełem osieroconym, jeżeli po poszukiwaniach nie znajdziemy jego autora i nie będziemy w stanie dojść do tego, kiedy on to naprawdę pierwszy raz się pojawił i czy jest jeszcze szansa, że ktoś jest. I jeżeli jego autor się znajdzie, to ma być prawdopodobnie również fundusz na wynagrodzenie temu autorowi, tego, że przypadkiem jego dzieło zostało uznane za osieroconym. Ja to widzę biznes model. To ktoś może Tam było pytanie chyba, prawda? Znaczy, bo tak pytanie, ja się zastanawiam,
taką rzeczą, bo tutaj dyskutujemy głównie, czy prawa autorskie ma sens, a jeśli i tak, dlaczego nie? To w jakim rozmiarze? Znaczy, to dlaczego nie, to mi się wydaje odrobinę, znaczy ogólnie wydaje mi się, że jest potrzebne, bo tutaj podajesz ten przykład z grupą filmowców, którzy sobie wymyślili film, zebrali fundusze. Teraz załóżmy, że zanim oni zdążyli zebrać fundusze, to jakiś bonzo w Hollywoodzie o tym usłyszał i zrobił ten film. Ale oni nikomu nie powiedzieli, jaki to jest film. To jak zebrali fundusz? No i na czymś... Ludzie im wierzą autentycznie, to znaczy ja tego nie myślę. Możemy wejść na Kickstarter, czyli autentycznie napisali, chcemy zrobić fajny serial, ale nie powiemy, też fajny serial science fiction, tak? Rozsadzi wam czaszki, bo taki mamy fajny pomysł, ale nie możemy wam powiedzieć, jaki to jest pomysł. Ale chodzi, dobrze, ale to jest generalnie taki system, który działa jednorazowo, jakby jak już chcą na tym zarabiać, to muszą zarabiać na czymś, na reklamach na YouTubie czy na czymś innym. I po tym, jak już, wiesz, no, w momencie opublikują to na YouTube, jeszcze im się koszty produkcji nie zaczęły zwracać, ale Hollywood już zauważyło, że jest coś na rzeczy i mówi, nie, w ogóle nie oglądajcie tego, bo my kręcimy lepszą wersję. I to są, dobrze, i uważasz, że ludzie nie będą oglądać, ale zobacz. Nie wiem, po prostu mówię, że to są rzeczy, które są bardzo trudne do zdefiniowania i wydaje mi się, że nie ma na nie takiej czarno-białej odpowiedzi, bo czy to prawo autorskie jest dobre, prawo autorskie jest złe. Zdecydowanie koncepcja pod tytułem prawo autorskie 70 lat trwa, jest trochę bez sensu, bo ja bym na przykład bardzo chciał, żeby moje dzieci jeszcze korzystały przez 70 lat z tego, co ja robię, pracując na co dzień w jakiejś firmie, prawda? No, dlatego to jest generalnie absurdalne. Ja rozumiem, że artyście to, nie wiem, ZUS może zabezpieczać, chociaż to też jest bzdurne. Jak jest artystą, stworzył dzieło, to niech sobie odłoży pieniążki na jakieś fundusze i niech się z tego dzieci utrzymują, czy on ma starość, więc... Pozdrawiamy wszystkich artystów. No to tak naprawdę chyba nie jest kwestia nawet dobre, złe, tylko korzystne, niekorzystne i się te korzyści i niekorzyści rozbija. Przy czym należy się zastanowić, czy zadaniem prawa jest ochrona konkretnych, istniejących modelów biznesowych. Jak nie potrafisz zrobić pieniędzy na czymś, to trzymaj to w swojej głowie albo nie puszczaj tego. Jeżeli wiesz, że wpuszczenie idei spowoduje, że nie będziesz w stanie sobie z tego zrobić pieniędzy. Nie oszukujmy się, nie będzie tak, że na Kickstarterze będzie po chwilę zrobimy wam przez super serial, tylko nam zapłaccie. No, ale myślę, tak jest. Jeżeli autor twierdzi, że bez prawa autorskiego nie będzie pisał, no to przykro mi, to nie pisz. Znaczy ja osobiście jestem kibicem tego, żeby wszystkie fajne inicjatywy były fundowane z Kickstartera. Ja nie prawa autorskiego, nie będę pisał. Natomiast chciałem skończyć i dodać jeszcze jedną rzecz, mianowicie dyskutujemy sobie w tym momencie, czy prawo autorskie ma sens i jak krótkie powinno być, ale umówmy się, że wszystkie osoby na tej sali z grubsza rzecz biorąc zgadzają się, że no 70 lat po śmierci to jest w ogóle jakiś absurd. Czy ktoś się z tym nie zgadza? Tak, dziękuję, udowodniłeś moją tezę. Więc raczej, ja się raczej nie zgodzę. Świetnie, dziękuję ci bardzo. Uważam, że powinny być niezbywane. Ale są moralne, są niezbywane. Ja bym chciał natomiast chciałem powiedzieć taką rzecz, że fajnie, że się koncentrujemy, natomiast to przedłużanie tych praw autorskich na kolejne etapy wynika generalnie z tego, że nie ma dobrego argumentu, znaczy nie tyle dobrego, nie ma mocnego argumentu przeciwko, bo argument za jest taki: o mój Boże, ja to stworzyłem, z czego będę teraz żył? Nie, argument za jest taki: o mój Boże, on to stworzył, z czego on będzie żył, a ja chcę na tym zarobić. Nie ma argumentów. Wydaje mi się, że cała dyskusja, którą tutaj toczymy, jakkolwiek zajmująca intelektualnie, no mija się z celem, bo dyskusja powinna być na to, co ogólnie możemy zrobić, żeby, tutaj użyję słowa mocno nieparlamentarnego, za co bardzo przepraszam, upierdolić te inicjatywy legislacyjne w celu przedłużania prawa autorskiego. Jest jedna jedyna metoda i my to właśnie w tej chwili robimy i co więcej nawiążę teraz do feminizmu. Tak. Hop, robimy przeskok. Mamy bardzo podobny problem, jak miały feministki wtedy, kiedy jeszcze kobiety nie mogły głosować. Tak? Znaczy kobiety nie miały głosu, w sensie również w debacie publicznej. Ja mam długie włosy, może to coś wyjaśnię. I musiały coś z tym zrobić, tak? I oczywiście to była długa, ciężka walka, tam stosowały najróżniejsze metody. Natomiast sytuacja, punkt dojścia, ten, który mamy, powiedzmy sobie w tej chwili, on oczywiście nie jest idealny i o tym zaświadczą wszystkie feministki na sali,
Natomiast ten punkt dojścia to nie jest to, że udało się upierdolić wszystkie inicjatywy, tylko ten punkt dojścia polega na tym, że nikt takich inicjatyw nie wnosi, bo zostałby wywieziony na taczce. Musimy wprowadzić zmianę mentalną. To jest dokładnie to. To znaczy, jeżeli w tej chwili do Parlamentu Europejskiego wejdzie ktoś i powie, ja mam tutaj projekt ustawy, żeby kobietom odebrać prawo głosu, zostanie wywieziony na taczce. Nawet jeżeli nie mają taczki, znajdą, wywiozą, tak? I nikt nie będzie płakał. Natomiast jeżeli teraz do Parlamentu Europejskiego będzie ktoś powie tą ustawę, która zaostrza prawa autorskie, będzie, a witamy, dzień dobry, to tutaj, my tu mamy wódeczkę i tak dalej, nie? I musimy doprowadzić do sytuacji, w której gość, który wchodzi i mówi, zaostrzmy prawo autorskie, zostanie wywieziony na taczkę. I do tego momentu powolutku dochodzimy, to co się stało z akta w Parlamencie Europejskim, bo akt, nie wiem czy wiecie, jaki był stosunek głosów, 12-1 przeciwko akta. To znaczy, że zwolennicy akta zostali po prostu stratowani. Amerykanie musieli się zdziwić. Ja cały czas powtarzam, że to nie jest tak, jak... To nie o to chodzi. Z Mińskami było tak, że one wiedziały, czego chciały. One wiedziały, my chcemy głosować. Troszkę my chcemy, żeby nas poważano. A ja jednak słysząc, co ty słyszysz, wiem, że wiemy, czego nie chcemy. A teraz nie wiem, czego chcemy. Konstruktywna krytyka. Masz rację i... To nie jest konstruktywna krytyka, to jest kwestia. Ale może właśnie potężna dyskusja tutaj, żebyśmy powoli doszli do tego, co chcemy. Ja powiem tak. Okej, 60 lat to jest źle, okej, z tym się osobiście zgadzam. Ale co innego zaproponować? To się nazywa program pozytywny. To usiądźmy i napiszmy projekt ustawy, że nie 70, tylko 7. Ale nie jest tego 70. Dlaczego 7? Ale ja osobiście wiem, czego chcę. Ale co tu pisać, jak to można z 7 Ale wiesz, kontrargument na to jest taki, że oni generalnie klepali biedę na starość. Ej, ale klepali też dla królów. Nie no dobrze, nie było słów. Zanim głos zabierze, wyrwie nam z gardeł jazon, jedna rzecz, to znaczy jeszcze parę miesięcy temu bym powiedział, że wiemy, czego chcemy, że chcemy porządnej debaty o prawach autorskich. I to się zaczyna dziać. Tak? To znaczy, trudno oczekiwać od nas, żebyśmy w tej chwili mieli, proszę, gotowy projekt. Tak? Znaczy, tu mamy taki pomysł, powinno być taka, tak i tak dalej. Nie? Znaczy, to nie zadziała, to nie jest takie proste. Natomiast ta debata, o której jeszcze parę miesięcy temu mogliśmy sobie tylko marzyć, tak? Ta debata się zaczyna, ta debata już trwa. Na tą debatę przychodzą i politycy, i artyści, i tak dalej, zabierają głos z takimi wariantami jak my, czy kolega Lipczyc, który jest naprawdę talibem momentem. Fantastyczne, zobaczcie go w jednym panelu z zajęciami. Zgadza się. Więc jeden cel już osiągnęliśmy, debata trwa. Myślę, że z tej debaty będziemy wiedzieli, co dalej. Przepraszam, ja zrobię jeszcze. Może mi kolega powie, bo chcę raz porządnie zaatakować. W mojej ocenie problem jest taki, że są niewystarczające modele biznesowe. I poczekaj. W mojej ocenie świat albo ludzie nie jest jeszcze gotowy na to, żeby zmienić modele biznesowe. Weźmy na przykład rynek muzyczny, gdzie jeszcze 15 lat temu każdy wiedział, że mając w sklepu 20 lat temu, mając sobie kupić kasetę albo płytę i tak dalej. Teraz jest gros artystów, którzy wydają. Możesz zobaczyć w telewizji muzykę na YouTubie, to już sobie obejrzeć, ale gdybyś chciał to powiedzmy kupić, no to kupisz, tak? Albo żyją artyści z koncertu, zmienili swoje podejście. Już nie jest tak, że jest wytwórnia płytowa, która wydaje płyty, tylko jest klasa konceptowa, która jest po całym świecie, to na przykład 3 miesiące. I tego nie skopiujesz. Na tym zarabiali artysta. Oczywiście, że tak. Widz, powiedzmy, czy ty słuchasz, tak? Także według mnie powinniśmy zmienić jakby podejście biznesowe, jak pieniądze zalewa. Absolutnie się z tym zgadzam, w 100%. Tak? To znaczy nowe modele biznesowe są odpowiedzią w tej dyskusji, bo argumentem tej drugiej strony jest to, że o mój Boże, artyści muszą zarabiać, a jak jest kopiowanie, to nie ma jak. Jest jak, są modele biznesowe, które działają i jest ich kilka, tak? To znaczy są różne.
to mniejsza o szczegóły, ale myślę, że każdy był w stanie wymienić co najmniej jeden lub dwa. Koncerty, czyli usługi są jedyne z nich. Natomiast problem polega na tym, że mamy te wielkie dinozaury w stylu Sony Entertainment, czy Disney, czy tak dalej, tak? Które są nastawione tylko na swoje stare modele biznesowe. One nie szukają nowych modeli biznesowych. One, te firmy, nie wiem, czy się nie chce, czy nie wiem, czy po prostu, nie wiem, można sobie różne rzeczy powiedzieć, ale po prostu nie robią tego. I co więcej, przez to, że to są te duże wytwórnie, więc sukces artysty jest zapisanie się do dużej wytwórni. W związku z czym wysysają artystów z rynku i uniemożliwiają w dużej mierze zaistnienie tym nowym modelom biznesowym, bo te nowe modele biznesowe są stosowane przez artystów undergroundowych, jakichś kompletnie independent, nieznanych, w związku z czym te duże wytwórnie mówią, no co ty chcesz być jakiś śmieszny tutaj, jeśli no co ty, nie no, chodź do nas, tak? I w ten sposób to samo się napędza, ale ja mam wrażenie, że tutaj też są, też się powoli to zmienia i te nowe modele biznesowe jakoś się powolutku zaczynają się bijać. U nas przebijać, bo pamiętajmy, że to jest sztucznie wytworzone wrażenie, że tych modeli biznesowych nie ma i że ten problem dotyczy całego świata. Nie, ten problem dotyczy czy Europy, Stanów Zjednoczonych i tak naprawdę tylko wycinka Stanów Zjednoczonych i wycinka Europy możliwe, bo wystarczy popatrzeć na największy rynek filmowy, może nie takich hiciorów z naszego kraju. India. Jak ten, nawet nie India, Afryka. Afryka. Chyba 1200 filmów rocznie. Nigeria. Tam nie ma praw autorskich w takim wydaniu i oni sobie średnio radzą, żyją jakoś i działają. To, co mówiłeś, koncerty tam na pewno. Jak tam muzyk idzie na targ i daje płytkę ze swoją muzyką, żeby ten, którego w Stanach nazwanoby piratem, ja nie wiem, w jaki sposób płytkami CD można oszczelać okręt na morzu, ale nazwanoby go piratem. No może istnieje taki sposób, ja nie znam. Tym muzykom zależy na tym, żeby on zrobił jak największą ilość kopii tej płyty i rozdał ludziom, albo sprzedał, żeby zarobił. Oni nie mają z tego ani grosza, ale oni są wtedy znani i oni jak przyjeżdżają na koncert, to miasta to robią świetny szmal na tych koncertach. Przychodzi 15 tysięcy osób razy tam, nie wiem, 10 dolarów. To działa, prawda? Nam się wydaje, że tutaj są jakieś modele biznesowe, które super trzeba chronić, a tak naprawdę wcale nie trzeba chronić. Nie potrafisz zarabiać. Trudno, dinozaury wyginęły, bo się nie przystosowały. Nie potrafiły zarabiać, tak jest. Został kurczak, którego też nie pozwalałem zbytnio urosnąć, tylko go na rosołek, prawda, bo jeszcze wcześniej. Ja jeszcze jedną uwagę dodam, bo my się tak śmiejemy z tej, rzucamy takimi żarcikami o piratach, którymi się powinna zajmować marynarka wojenna. My to robimy absolutnie celowo, tak? To znaczy, my pluralizm jest. O co chodzi? Chodzi o to, że język dyskusji, zobaczcie, język dyskusji wokół praw autorskich też jest już, że tak powiem, zagospodarowany, tak? Ci, którzy się nie zgadzają z tym stanem za stanem, to są piraci, to są złodzieje, tak? I tak dalej, i tak dalej. Prawa autorskie to jest własność intelektualna. To jest już język jest już zabrany, tak? Teraz musimy spróbować z tym językiem jakoś zadziałać, coś zrobić, żeby ludzie przestali mówić w ten sposób, bo jeżeli będziemy korzystać ze słów, które zostały nam narzucone tak naprawdę, no to ciężko nam będzie przebić się z tą wiedzą i z tą informacją i z tą ideą, którą próbujemy jakoś tam szerzyć. A tak. Chciałbym zacząć od tego, że to nie jest tak, że prawa autorskie nie jest naturalne. Jest naturalne, tylko że cały czas to, że właściwie mówicie, to jest prawa autorskie materiały. Prawo autorskie jest, istnieje, zawsze istniało, bo jak ja zrobię krzesło, to ono jest moje. Większość autorów różnych rzeczy pod swoimi dziełami, tak, się podpisuje. Wiedziałbym, że powinienem był zrobić to rozróżnienie. Są prawa autorskie materialne i są prawa autorskie moralne są niezbywalne. Nie mówiliśmy o moralne. Moralne to jest prawo do. Moralne to jest na przykład prawo do tego, że jeżeli to jest twoje dzieło, to każdy ma obowiązek je podpisać. Tak? Nie ma prawa na przykład. Plagiat jest nielegalny i to jest tak. Obowiązku nie ma podpisać, on zawsze może to tak zrobić. Wlasławy to robi, także na przykład taki Mozart czy Bach. Nie, ale jeżeli on wyszła z tego dzieła, to ma obowiązek i tak dalej. Tak. I to powinno pozostać, bo chociażby nawet, nie wiem, tworząc takie systemy jak Linux, skorzystamy z tego prawa. Właśnie wykorzystujemy te prawa. I nie możemy mieszać jeszcze jednej rzeczy. Idei, odkrycia, wynalazku i dzieła. Takiego w sensie, na przykład, nie wiem, Magda mówiła szczególnie dużo o idei, nawiązując wręcz do utworu, nie wiem, teraz. Jest to absolutna nieprawda. Bo o ile na przykład alfabet,
to jest pewnego rodzaju idea, bo to jest sposób jakiegoś tam opisu wszechświata. Nie tak oczywiste jak zamówienie jednym kliknięciem, które też jest ideą, a Amazon próbował to opatentować, tak? To są idee. To są rzeczy, które nie powinny być w jakiś sposób chronione. Ale opowieść mobili to już nie jest naturalna właściwość wszechświata, tak? Naturalną właściwością wszechświata jest za to na przykład twierdzenie Pitagorasa. Bo ono istniało, niezależnie czy Pitagoras je odkrył. I jego nie można, nie wiem, w jakiś sposób chronić. Ale to nawet jest różnica, to nawet jest różnica w języku, tak? Znaczy pewne rzeczy są odkrywane, jak... Odkrywane, niektóre znajdowane, niektóre są tworzone. Mimo wszystko są tworzone, także nie zgodzę się z tym, że pewnych rzeczy się nie tworzy, czy że prawa autorskie żeśmy wymyślili w sposób sztuczny. Niezależnie jaka szkoła ekonomii to będzie twierdziła. Problemem dzisiejszej epoki jest to, że tutaj zgodzę się znowu z Magną z tym, że fajnie by było, gdyby autorzy mogli wykorzystywać tylko swoje pierwszeństwo rynkowe. To była idealna sytuacja. Takie sytuacje zachodziły przez większą część historii świata. Ci, którzy tworzyli dane rzeczy, wykorzystywali je w taki sposób, że mieli te swoje pierwszeństwo rynkowe, tak? Nie wiem, Balijczycy wymyślili długi łuk, który przejęli Anglicy i Francuzom 100 lat zajęło, zanim zrobili lepszą kuszę niż ten łuk, przez co dostali 3 razy łuknię, tak? Od Anglików, po Kresji, po Kieli, tam Azenkur. I dopiero się po 100 latach nauczyli, tak? Po 100 latach nauczyli się robić lepsze rzeczy. I jednym słowem Anglicy wykorzystywali przez 100 lat swoje, nie wiem, pierwszeństwo rynkowe, chociaż akurat muszą być dziedzinie wody. Ale jak dzisiaj wykorzystać pierwszeństwo rynkowe, to jest prawdziwy problem. Dlatego, że tworząc jakieś dzieło, nie mówię, wynajdując coś tak super odkrywczego, w cudzysłowie, jak zamówienie jednym kliknięciem, nie jesteśmy w stanie tego w jakiś rozsądny sposób chronić. Tutaj najbardziej bym się jednak skłaniał jednak do dyskusji o okresie ochrony. O okresie ochrony. Nieważne, czy on będzie arbitralny, bo bardzo wiele rzeczy, on zawsze będzie arbitralny, bo bardzo wiele rzeczy, które nas otacza, prawa, którymi się posługujemy, są arbitralne. Tak jest niestety. Jak się kogoś zabije, to się idzie na określoną liczbę lat do więzienia. Albo dostaje się kulkę w głowę. No to żywo się nie jest określoną liczbą. Czy określoną ilość kulek w głowę? Nie, jest to w każdym razie określone, arbitralnie. No niestety takie jest życie. Nie potrafimy inaczej zrobić pewnych rzeczy, jak określić arbitralnie, tak? Że podatek się płaci w takiej wysokości procentowej. No jest to określone arbitralnie. Tak samo tutaj myślę. Wiemy wszyscy jedno. Absurdem jest określenie tego na 70 lat. Bo to już nie jest przy takiej szybkości obiegu idei i dzieł, jest to absurdalne. Bo pozwala tylko wykorzystywać w sposób zbytni twórcom, a właściwie nawet nie twórcom, tylko podmiotom, które się wykształciły na bazie tych twórców, obracającymi tymi prawami materialnymi, pośrednikom, którzy głównie z tego korzystają. I skrócenie tego mogłoby bardzo pomóc, myślę, autorom, natomiast zupełne zlikwidowanie przy obecnej szybkości obiegu tych idei i łatwości reprodukcji doprowadzi do tego, że twórczość też umrze. Niestety, to niestety wygląda moim zdaniem w ten sposób. Znaczy, nie zgodzę się troszeczkę z tym, bo wydaje mi się, że wyglądało to zawsze troszeczkę inaczej. Twórczość nie umarła przez tyle lat, ile prawa autorskiego nie było, więc z tym akurat tak. Akurat Było pierwszeństwo rynkowe, o którym sama mówiłaś, które można było w sposób technologiczny wykorzystać. Ponieważ ten postęp nie następował tak szybko. Tak, ale teraz w czyjej kwestii leży udowodnienie to, że prawo autorskie i prawo patentowe jest bardziej skuteczne na przykład finansowo niż gdyby go nie było? No nie w kwestii osoby, która krytykuje. Ja myślę, że przedstawiłem logiczne argumenty, powiedzmy ze strony twórcy, który też pewne rzeczy tworzy. Dobrze, ale teraz załóżmy sytuację, że chce coś stworzyć, jakiś wynalazek i teraz wykorzystuje patenty, które już istnieją, tak? Muszę teraz zapłacić tym osobom, które mają prawa patentowe, tak? I teraz trzeba brać pod uwagę nie tylko wytworzenie tego dobra, że to są koszty wytworzenia, opłacenie prawa patentowego, opłacenie osób, które to prawo tworzą, opłacenie patentów, które wykorzystujemy. Tego się nie bierze pod uwagę. Bierze się. Znaczy, jedna rzecz jest taka, że gdybym, tak jak ja proponowałem, żeby obniżyć i żeby domyślne było, że możesz wykorzystać i tak dalej, chyba że tam na przykład komercyjnie albo na innej licencji. Tak? Znaczy to te koszty nagle zostają obniżone. Nie. A z drugiej strony
bierze się to pod uwagę i mam na to doskonały przykład w kontekście e-podręczników. Tak, kolejna wielka debata w Polsce, czy e-podręcznik to jest dobry pomysł, czy nie. Nie, chciałem jeden slajd. Ja tylko coś odpowiem. Ja tak słyszałem, że magnetowidy zabiją kino i nie zabiły. Słyszałem, że DVD i CD-ki zabiją muzykę i nie zabiły. Słyszałem, że nagrywanie dźwięku na płytach winylowych zabije muzyków i w ogóle już nie będą i nie zabiły. Więc ja nie wiem, na jakiej podstawie logicznej wnioskujesz, że nie, na jakich przesłankach istniejących powiesz, bo jest też takie doświadczenie historyczne, w życiu nas nie nauczyło, że sztuka zginie, bo szybkość reprodukcji się nie zmieni. Nie twierdzę, że sztuka zginie, ja tylko twierdzę, że po prostu to prawo należy radykalnie ograniczyć, ale na pewno nie jest jego zlikwidowane. Bo są logiczne przesłanki, takie, że modele biznesowe nie zmienią się od tak. Świetnie by było, gdybyśmy zmienili model biznesowy na taki... Ale prawo, zadaniem prawa nie jest bronienie modeli biznesowych. Dlaczego prawo ma bronić, który model biznesowy jest dobry, a który zły? Nie, bo nagle się okazuje, że ja na przykład jeżeli... Ale żyjesz w rzeczywistości tego modelu, który istnieje i próbujesz go zmienić. No tak, ale ja najlepiej żył w rzeczywistości, gdzie... Tylko no, nie narzucam model. Póki co istniejemy w takiej rzeczywistości, jaka jest. No ale wcześniej... A ty ją negujesz i chcesz wytworzyć to miejsce próżnię. No, nie. Miejsce, gdzie mogą istnieć wszystkie modele biznesowe na tych samych zasadach. Dlatego, że pozostaje prawo cywilne, nie zapominaj. Na jakiej zasadzie pozostanie, jeżeli zlikwidujesz jakąkolwiek ochronę pakietu materialnego, na jakiej zasadzie będzie egzystowała ochrona modelu biznesowego stosowanego dzisiaj przez na zasadzie pakta sensurwana. Na zasadzie pakta sensurwana. Zaczynamy... Ale zginie ten pakt. W tej chwili masz narzucone prawo autorskie, że dany model jest restrykcyjny, a możesz mieć prawo autorskie, załóżmy, że zostawiamy prawo autorskie, ono może być model otwarty. Model otwarty mówi, że wszystko jest dozwolone, chyba że licencja, którą zastosowałem, nie maksymalnie ogranicza. Ja wtedy jako odbiorca, kiedyś powiedziałeś takiego, co się nazywało licencją folio. Pewnie znasz, bo słyszałeś prawie. Czyli rozpakowując, zgadzasz się na licencję. Licencja była na pudełku. Zasady licencjonowania. Jeżeli na książce będzie restrykcyjna licencja, że po przeczytaniu masz zapomnieć, albo spalić książkę, to otwierając to, rozfoliowując tą książkę, zgadzasz się na licencję. Więc jeżeli ja, zgadzając się na taką restrykcyjną licencję, bo kupiłem tą książkę, rozpakowałem, ja teraz nagle wrzucę ją w internety, no to ja pójdę siedzieć tak samo, jakbym teraz poszedł siedzieć za to, że komuś buchnąłem krzesło z domu. Tylko widzisz, że teraz mówisz o jeszcze innej rzeczy, a mianowicie próbujesz mieszać jeszcze do tego licencję, która jest oddzielnym, jeszcze innym, jeszcze no tak, ale materialem ochrony prawa autorskiego, materialnego. Panowie, tam prawo autorskie, kwestia ta może być chroniona normalnym prawem cywilnym, nie potrzeba do tego dodatkowego prawa. Pan docent Boksonowi. Jest taka książka profesora Roberta Weizmana, tego psychologa, który takie fajne sztuki pokazuje w sieci. Ona się nazywa Wrap Up, bodajże. Jego najnowsza książka. Otóż licencja tej książki, bo ta książka posiada licencję, jest taka, że masz każdą stronę przeczytać jeden raz, nie wracać do niej i następnie po przeczytaniu podrzeć. Okay. Jak wyegzekwować? Jak kupiłem, jeszcze nie rozkopiowałem, ale mam zamiar tak zrobić. Oczywiście, no, ale to jest kwestia tego, kwestia jeszcze tego, jak wymusić to, żeby prawo było respektowane, to jest jeszcze kolejna dyskusja, bo przecież ogólnie zasada, zakładając, że stosujemy zasady legalizmu, no to jest taka, co jest nawet w prawie, czyli pacta sunt servanda, umowy mają być dochowywane. Więc jeżeli kupiłem książkę i zgodziłem, widzę, że mam to zrobić z tą, że mam ją potargać po jednokrotnym przeczytaniu, nie wolno mi do niej wracać. Kupiłem ją, więc powinienem dochować tej licencji. No, potargać tą książkę, jak będzie autor sobie życzył, to mam ją spalić, nie? No to ją spalę. Znaczy, jak się książkę kupuje w Amazonie, to wystarkuje okienko, czy zgadzasz się tak zrobić.
Czy ja dobrze właśnie słyszałem, że Bobson ma zamiar palić książki? Nie wiem, to jest ważna informacja i należy ją zapamiętać. Ja skończę... Tam jest napisane, żeby podrzeć, a nie spalić. Ale on mówi o spaleniu. On idzie krok dalej. Ja skończę to, co zacząłem mówić o tych kosztach, tak? Jak, bo to też ładnie pokazuje pewien... to jak mózgi pewnych osób funkcjonują. Ponieważ jest dyskusja o e-podręcznikach i dyskusja wokół e-podręczników tak naprawdę nie dotyczy kwestii technicznych czy innych, tylko chodzi o to, że wydawcy się zorientowali, że w mordę robią nam podręcznik na wolnych licencjach. Stracimy możliwość mówienia nauczycielom, co mają kupować, tak? Bo wiemy, jak to działa. Nauczyciel jedzie na szkolenie do wydawcy i wie, nauczyciel wie, który podręcznik cała klasa kupi, bo to nauczyciel decyduje. Bardzo fajna metoda. Co roku jest inny. Co roku jest inny, dokładnie tak. Dokładnie. I więc wydawcy teraz atakują podręczniki dlatego, że te podręczniki mają być wydane na wolnych licencjach. Ma to być kredyt pomocy, zdaje się pani. Co swoją drogą mogliby wykorzystać, zrobić na tym biznes, no ale mniejsza z tym. Spotkanie z wydawcami, z ministrem Bonim, z panią minister Szumilas bodajże i z osobami z tego bardziej otwartego, takiego dziwnego jakiegoś środowiska. I najciekawsze jest to, że my mogliśmy tam siedzieć, nic nie robić, bo strona rządowa była na tyle dobrze poinformowana i na tyle dobrze wiedziała, co robi, żeby odpowiadać wydawcom i to odpowiadać bardzo skutecznie. I padło pytanie, wydawcy sobie policzyli, aha, to na podręczniki jest tyle, a tyle przekazane, na e-podręczniki jest taki, a taki, tyle, a tyle przeznaczonych pieniędzy. Ma być tyle, a tyle tam przedmiotów i tak dalej, tak dalej, to wychodzi 500 tysięcy złotych na wykonanie, na stworzenie jednego e-podręcznika. Gdzie my z otwartościami jesteśmy, kurczę, to jest kupa kasy. Za 500 tysięcy złotych możemy napisać fantastyczny podręcznik z ogromną ilością materiałów, no w ogóle świetna rzecz. Na co wydawcy odpowiedzieli, 500 tysięcy na jeden podręcznik. To nawet nie wystarczy na oczyszczenie praw autorskich do użytych ilustracji. Na co zapadła taka kłopotliwa cisza i któryś z asystentów, zdaje się pana Boniego, stwierdził, no dobrze, ale przecież są otwarte zasoby, to znaczy można wejść na Flickr i wyszukać zdjęcia na otwartych licencjach. Są zdjęcia na otwartych licencjach, czemu ich nie użyć? I w tym momencie powiedział najlepszy tekst na całym spotkaniu, przedstawiciel jednego z wydawców, takim głębokim i sugestywnym głosem stwierdził, jesteśmy największym producentem podręczników tam z jakiegoś działu, mniejsza z tym, na świecie i my nie korzystamy z otwartych zasobów. To o czymś świadczy. I myślę, że ja proponuję, żeby tym zamknąć tę dyskusję i dalej dyskutować, to już nie z takim podziałem zupełnie niepotrzebnym. Dziękuję bardzo. Wniosek formalny, nie wiem, przez aklamację.